ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a ze mną jest oczywiście... Ozo, siemanko. Dokładnie tak. I gramy sobie jak zwykle w Resident Evil 6, albo jak to woli Biohazard 6. Jedno małe wyjaśnienie na początku. Wymieniłem sobie skilla bardziej, albo perka. Więcej przedmiotów do zebrania na skill przebijanie. Czyli o ten. I w zasadzie to jest jedyna zmiana, jaką dokonałem, bo mam za mało punktów umiejętności, żeby cokolwiek podnieść na poziom drugi. Nie wiem, jak u ciebie z tym, Ozo? Zmieniłem tylko na broń palną obrażenia. Okej, no to kontynuujemy sobie. Myślę, że chyba nie da się u mnie zmienić poziomu trudności. No kurde, no ale to jest taki jakieś problem. Dziwne. No to nie wiem, nie, no to... to w takim razie, no to powinno być tak, że chyba host decyduje o tym, no nie. No. Chyba tak mi się też wydaje. Okej, tu jest chyba wszystko ok, raczej nic nie zmieniałem. Tu mam kontynuuj, Helena, korytarz za od... Już cię zapraszam. Ale poziom trudności normalny. W tym jest problem. No to nie wiem. Okej, jeszcze sobie korzystając z okazji, że mam chwilę czasu, włączyłem sobie stoper. No i let the game with beginning. The president spoke highly of you, Agent Kennedy. Likewise. He told me you've been friends for 30 years. Tell me, is it true you were the only ones present at the time of his death? What are you saying? Well, you must be aware that you are both suspects in this attack. What? Agent Harper. At the time of the attack, you had abandoned your post. Leaving the president vulnerable. You must admit such behavior is suspicious. You son of a bitch! You're the one who planned all this! With what evidence could you base such an outrageous accusation? I am the National Security Advisor. It's my job to prevent terrorist attacks, not cause them. You liar! Lena! If the two of you feel so strongly about your innocence, then you should have no problem turning yourselves in. I'm gonna make him pay. Looks like things just went from bad to worse. No to chyba nie ciekawie, co? No tak. No dobra. No my gdzieś na dół? Nie, chyba nie. Tam. Okej. Może w końcu wyjdziemy z tej krypty podziemi, czy cokolwiek. Gdziekolwiek jesteśmy. Coś czuję, że nie. Bo ta gra pasuje w tym klimacie, do tego klimatu. Myślisz, że jeszcze, to będzie... Myślisz, że jeszcze tu zostaniemy? Tak, jeszcze z rozdział na pewno. Wszystkie. Mi się na przykład w tym mieście akcja bardziej podobała, nie? Tam było tak fajnie. Będzie na tym wstępie? Tak, tak, tak. Pierwszy rozdział, no. Znaczy nie tylko ten wstęp taki, co się przechodziło przez... Patrzą tak rozdziału. Kompanii. No, no, dokładnie. Well, with that lab of his sitting right on top of us, I'm gonna go out on a limb and say yes. So this Ada, can we trust her? No. That's not an easy question to answer. A little history, huh? Ty, Ozo, nie grałeś w poprzedniej części Residenta? No nie. Poza piątką? No nie grałem. Ada jest ciekawą postacią. Oj, to też jest ciekawe przed nami. Nie będę ci spoilerował, może co i jak. Okej, czekaj, jak się... Dobra, tak się do przodu rzucało. No to chyba wiem, jak tu uniknąć. Takiego? Trójką? Aha. O, ale to możesz czołgać się po prostu pod tym. Sen mięsny jesz, to tak, trzeba tak, go eliminować. Tak, tak. Okej. Okay. Chyba padł. Czemu nie mogę wstać? O, dobra, wstał. Sam w stanie.
Czym ty strzelasz? Karabinem snajperskim. Wywalam amunicję jak najszybciej, żeby mi nie zajmowała miejsca. Okej. Okay. Going that way, unless you like playing with fire. Come on, we'll find another way. Tutaj jest drabina. Tak, 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 gotowy jest. Okej. Pewnie jakoś wyłączysz to płomienie czy coś. W razie trochę mam klaustrofobiczne pomieszczenie. A ja zombiaki z dynamitami. I to mięsne. Dobra, chyba padł. Wolniej, ale w pozycji gotowej do strzału. No, możesz tam to jakoś wyłączyć? Właśnie jeszcze idę w tym tunelku, wiesz? Zaraz będę wychodził. Słyszę jakiś kumpli, więc zaraz postaram się ci to załatwić. O! Zatrzymały się płomienie. No tak, tak. Był taki jeden przyjemniaczek tutaj. Na pewno 9 można mieć tych lekarstw załadowanych. Być może więcej. Mam dwie czerwone, ale nie wiem co z nimi zrobić. Właśnie też mam jedną czerwoną. Ja dwie. To takie zielone? Faktycznie dała mi Ada pierścień wcześniej. Pewnie teraz go użyję. Bingo. Obrona. Przetrwaj atak zombie, okej. Okay. Zostawiłem coś do zebrania. Koda. No i przeładowanie akurat. Rzucałem czymś. Lecę. Dobra, się zajmę tymi z pleców. Ujk! Ja tymi z przodu. Co tu mi wolnęło? Coś tu wybuchło, nie wiem co. Nie mam pojęcia. O, co to zombie był? Głupie. Mów, to ci pomogę. Dobra. Na razie spoko. Już tam biegnę do ciebie. Zrobię bombę, niech podejdą. Okej, to nie strzelam do nich. Odsuń się, żeby nie opluli. I bum. Ładnie. Kurde, jak to jest możliwe? Jak ty we mnie strzeliłeś? Właśnie, jak? Dobra, zebrałem wszystko. No, dzięki! Porąbane w tej grze, naprawdę. Tak łatwo człowiek się obrywa. Tak łatwo się bije swoich, nie? To nawet jak nie podejdzie, to obrywa. Jakieś pole rażenie jest dookoła każdej postaci. No, tak to trochę wygląda, no. To jest naprawdę dziwne. No, może tak być. Możemy już przejść, możemy wszystko. Rozumiem, jak strzelam do przodu, to nagle ty wypadasz oberwany, jakbyś oberwał, nie wiem, od pleców ode mnie, pleców. Jak było na moście tutaj. Naprawdę dziwny. Kraken! O nie. Tu jeszcze jest bezpiecznie, bo tu chodzimy, więc chyba tu mnie nie ugryzie. To był Kraken! Release the Kraken. O. Co ja będę szedł oko na około, żeby nawet go nie...
Spotkać. Słyszałeś, co właśnie Leon powiedział? Co tam mówiłeś? Że chciałby kiedyś trafić w miejsce zalane ciepłą, a nie zimną wodą. No, to też ciekawe. Śmiesznie by było, bo jakby potem wpadli do jakiegoś miejsca zalanego ciepłą wodą. Mam wrażenie, coś mi tu ugryzie zaraz. Ja też, spokojnie. Klejnot czerwony. Nastaw się. No próbuję, ale o, tutaj dopiero mam gdzieś. Jakoś tak musiałem z boku podejść dziwnie. Znowu tutaj. No już musiał mi chyba otworzyć. Znając życie. Czyli niedługo mi się amunicja skończy. Jak to? Miałeś przecież chyba od cholery jej. Kończy mi się. Ja teraz mam sporo, 130 dni do pistoleta. Okej, okay, tam masz dźwignię po drugiej stronie. Musisz mi ją... Dobra, ja miałem też przyjemniaczka. Ty! Do ubicia. Zombie to był pod wodą. Dobrze, mnie pierwszego ugryzie, ale... piekło mi się. No ja tu chyba muszę czekać, aż mi je. Ja tu trochę długo idę, bo idę na pęd 4x4, ale już jestem na końcu tunelu. Mhm. Teraz ja mam taki nudniejszy odcinek, że nic nie robię, tylko czekam. No co zrobić, no. Ale już schodzę na dół. Ile mam granatów? Jezus, muszę to powyrzucać. Okej. Okay. Keep turning, it's working! Co by miało nie działać? O. Ugryzł mnie! Chwycił cię! Topię się! O, kraken! Kraken ugryzł jego, a on gryzie mnie. Jak matrioszki normalnie. Żyje. Normalnie zmokła kura ze mnie. O! Okej, już biorę snajperkę i ci tam pomogę. Cholera! Teraz to ci nie pomogę, bo leżysz na ziemi. Także nie mogę strzelać. Dobra, idę do góry. Dobra, stąd będę mógł bardziej. Ja mam jakąś wajchę, już tam idę. Tak, tak, musisz mi to otworzyć. Zabrałem lód z wody. Okej, okay, teraz ja ci muszę tu otworzyć wajchę. Okej, Leon, go! Leon, I can't get through. Can you open it from your side? Hold on, let me check. No, czekaj, bo chyba mam tu zombie. Nie, coś słyszałem, ale to chyba nie zombie. Znajdźka jest po drugiej stronie dla mnie, ale nie podejdę tam. Ej, śmieszne jest to kręcenie, nie? No wszystko trzeba klikać. Nie trzeba. Dobra, naciskałem 3 i też szło. A, oszuści. O kurde, diabeł. Ja mam to przejść? Chyba tak. Ojoj. Chyba ci nie pomogę. Nie, no znowu dało mi coś, co nie ogarnę. Dziady jedne. Ale Leon ma zapłon, nie? Nabiła się i po 3 sekundach. Nie no. Fuck. Czemu trzymasz shotgun w ręce? Dobra. Chyba wsio, nie? To mnie wkurzy tutaj. Ja też mam tutaj taką serię pułapek. No tak, tego się nie da samemu przeleźć. Trzeba jakoś kurna sposobem. Może ja ci muszę coś otworzyć, poczekaj. No może, bo to tak leci, że no nie przeleci. No poczekaj, może ja faktycznie będę musiał coś otworzyć.
Can you get through now? Yeah, I'm good. Idziesz przez to? O, widzę coś. Jest taka skrytka, dobra, dam radę. Nie no, to chyba dużo za szybko idzie. Dobra. Ja też biegnę. O, kurde, pomyliłem się. No dobra. Ja to nie wiem. Ja też mam to teraz tutaj, te ostrze. Tu sarkofagi otwieram, bo się da. Nie przejdziemy przez to. Widzisz, może da się to jakoś zatrzymać. Dobra, jakoś to musimy zatrzymać w takim razie. Jakieś liny do tego idą, może w te liny trzeba strzelić. Jakieś liny widzisz? Aha. So we kill whoever's turning them. Goodbye, Spears. O już. No mi też się ten przestały. Dobra, to biegnę zanim zaczną. Dobra, mam bajchę. Kurde, ale tu ciemno. A, tylko nie ma tu korby. Ja mam korbę. Musisz mi ją chyba jakoś... A, no to otwórz mi to. O! Ej, te zombie teraz po mnie przyjdą i ich zabiję pułapka po drodze. O nie, strzelają do mnie. Głupie, oszukują. No, chodź tu jeszcze krok. Nie, no nie strzelaj, po co? Dobra. Kurasz mnie. Otworzyłeś mi przejście? Jak to tam masz? Możesz tam kręcić? Macham. A, okej. Okay. A to czekaj, mi tu nic nie otwiera. Aha. Po co to robię? Zatrzymałeś mi tutaj tylko pułapki chyba. No fajnie, to sobie wezmę jak tak. Ja tu potrzebuję korby, nie mam jak kręcić, o. Nie widzę go. Mięsny. Czekaj, muszę się odsunąć troszkę. Kurde, dużo ich tu. Cię wystrzelam, nie będę więcej. Ej, te zombiaki kurde są inteligentne, bo kucają pod tą pułapką i plują we mnie. Okej. Okay. Skoczył na mnie, prawie zginąłem. W ogóle nie mogę go zranić, nie wiem o co tam mam. Gin w końcu. Dobra, zginął. Dobra, możesz tam coś przesunąć? Mam wajchę, którą kręciłem dość długo i nic to nie dało. Próbuję znowu. Dzięki! Jej, kurde. Mów, jak chcesz nią kręcić, bo ona zatrzymywała te pułapki moje. O Jezu, ale strzeliłem gafę. Zawsze coś muszę odwalić. Spoko. To nic nie mam do roboty. Tak naprawdę.
Może ja muszę kurde coś, ale ja tutaj też nic nie widzę. Nie ruszam, bo nie działa. Mam takie zdanie, znajdź korbę. Tylko, że tu nigdzie korby nie ma. Tam muszę się dostać na drugą stronę tak naprawdę, żeby ci pomóc. Ja wiem, mam tu taką mały oddział zombiaków. No myślę, że sobie poradzę. Dziwne to. Ząbek był. Nie ogarniam. Gin wreszcie. Dobra. Ja mam dalej znaleźć korbę. Teraz jak uciekniesz, to będę tym kręcił, może nie wiem. Poczekaj. Mogę tylko to robić, nic więcej. Jak on trzyma się tą snajperką? To musisz... No to dobra, poczekaj. ...celować na chwilę. No dobra, kręć. Uciekłeś? Kręć, no. Dobra. Tylko tyle. A to mi uruchamia te pułapki chyba, żebym mógł tutaj... No tylko to. Nauczyć. Coś tam musisz ty wymyślać u siebie. A nie możesz wyjąć tej korby czy coś? Nie, mam tylko spację. No ja też tutaj nic nie mam kompletnie. A jak wciśniesz Q, to co tam pisze u ciebie? W lewym przodu górnym... i na prawo. W lewym górnym rogu co pisze? Znajdź korbę. Też mam znajdź korbę. Ja wiem, tutaj plują we mnie zombiaki. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co tu trzeba zrobić naprawdę. Tam z tyłu co masz? To niebieskie co to jest? Kurde. No to tam jest korba, ale nie przejdę. Tu mam bramę. No czekaj, tu coś mam. Spacja? Co było? Znajdź swojego partnera. Coś masz. O! Postęp. Jest tutaj ten klucz. Ja pierniczę. Musiałem chyba zabić zombiaka, żeby ten... Nie wiem w ogóle co się teraz stało. Dobra, gincie zombie. Ja tak tam zaraz dojdę i ci pomogę, więc... No już teraz chyba... Już teraz chyba to mam. Dobra, ale nie wpadłbym na to, że muszę zabić zombiaka, żeby znaleźć korbę. Dobra, mam. Gotowy jestem. Proszę, jeszcze sobie amunicję podniosę. I lecimy. Dobra, ale to było słabe, serio. A, jeszcze zombie tu leżał. Ej, cały czas tu leżał. Chciałem Czaił nawet z niego strzelić ze dwa razy, ale wtedy nie mogłem, nie? Dobra. Teraz mogę zacząć kręcić. Chyba już.
No i dasz mi... Czekaj, pozbieram to, dobra? No, no i sobie tam. Że mi ci zostało pod tym... No, ja też mam dość tych katakomb, szczerze mówiąc. Wyszedłem już chętnie stąd. To otwieramy. No i spadamy. Spadli niżej, nie? Otwieramy i spadamy. No, do wody pewnie. Katakomby ciąg dalszy zaraz będzie chyba. Wiedziałem, że trochę to potrwa. Jak tam z nagrywaniem czas? 20 niecałe... Nie no, 25 minut. To dobra. Welcome to the center of the earth. Coraz niżej, coraz dobra, głębiej, coraz ciemniej. Dobra, sobie chyba teraz nagranie, nie? No dobra. Okej, okay, no więc to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, no to zasubskrybujcie kanał, a my się już z wami żegnamy. Cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.